dobry, dziś jest czwartek, 25 lipca, Laura Stachowska, zapraszam na raport. Skwer zieleni, stojak na rowery, plac zabaw, parking, a może mieszkania lub hotel. Co wspólnego mają ze sobą? Jeszcze do piątku mieszkańcy mogą głosować i zdecydować, co powinno się pojawić w kilku zaniedbanych punktach na ulicy Święty Marcin. Od kiedy Centrum Kultury Zamek przejęło zarządzanie ulicą Święty Marcin, coraz więcej powodów mają mieszkańcy, by ponownie ją odwiedzać. Niedziele na Świętym Marcinie to już niemal tradycja, mimo że póki co odbyło się ich zaledwie kilka, poznaniacy chętnie spędzają tam czas. Od 21 lipca jest także możliwość oddania głosu i zdecydowania o dalszych dziejach kilku newralgicznych miejsc na ulicy Święty Marcin. Głosowanie jest dosyć specyficzne, to znaczy ono nie ma takiego charakteru jak typowe konsultacje społeczne i to nie jest też ankieta, gdzie ludzi zaczepiamy na ulicy i pytamy, co oni by chcieli w jakimś miejscu. Ono ma trochę inną formę, jest taka bardziej interaktywna, bardziej zachęcająca być może, jak i również ma pewne wyrażenie takie wizualne. Taka forma konsultacji wydaje się być znacznie przyjemniejsza. Mieszkańcy mogą oddać po jednym głosie na każdy z 8 punktów i wybrać spośród 3 proponowanych, co powinno się tam znaleźć. Ma to być alternatywa dla obecnego stanu rzeczy. Być może są zaniedbane, a być może są właśnie w takim stanie, jak mieszkańcy by potrzebowali. Chodzi o to, by nie nadawać im autorytatywnie jakiegoś charakteru i nie narzucać z góry, co tam ma być. Osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu ma jeszcze do piątku 26 lipca taką możliwość. Głosować można do samego wieczora, czyli nawet do godziny 21. Dzięki tej formie głosowania organizatorzy od razu są w stanie ocenić, który pomysł najbardziej podoba się poznaniakom, a który nie. Mamy na przykład plac przed kościołem Świętego Marcina, gdzie właściwie spośród tych 3 opcji wszyscy oddają głos na jedną z nich, poza chyba 2 czy 3 osobami, które zdecydowały inaczej. Wszyscy chcieliby, by powstał tam skwer. Przypomnijmy, że to właśnie w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna edycja Niedzieli na Świętym Marcinie, podczas której najprawdopodobniej też będzie można zagłosować, mimo że oficjalny termin kończy się już w najbliższy piątek. Każdy z nas wypełniał kiedyś dokumenty i na pewno jeszcze nie raz będzie to robić. I pewnie każdemu z nas zdarzył się kiedyś większy lub mniejszy błąd przy ich wypisywaniu. Dziś powiemy o najczęstszych błędach poznaniaków. Na co dzień spotykamy się z całą masą dokumentów. Niektóre wypełniamy bez większych problemów, nie zwracając uwagi na ich wagę. Inne jednak trzeba wypełniać znacznie bardziej skrupulatnie, gdyż może się to wiązać z dużymi problemami i konsekwencjami, także finansowymi. W czwartek, 25 lipca w Urzędzie Miasta Poznania poruszony więc został temat błędów w dokumentach. Dzisiaj szczególnie zajmujemy się aktami stanu cywilnego, które są podstawą do wydania dowodów osobistych. I w ostatnim czasie często stwierdzamy, że szczególnie w aktach urodzenia, względnie w aktach małżeństwa, są różnice. Jeżeli różnice te nie zostaną sprostowane, nie będzie możliwości wydania dowodu osobistego. I nie jest to wymysł urzędników, dowód osobisty świadczy o naszej tożsamości. Każdy przypadek więc trzeba indywidualnie rozpatrywać. Urzędnicy mówią, jak taką sprawę załatwić, prawda, wskazując drogę postępowania albo administracyjnego, albo sądowego, mówiąc, jakie dokumenty będą potrzebne i tak dalej. Trzeba po prostu tych rad słuchać też. W tej chwili rok 2013 jest rokiem szczególnym, bo zaczęliśmy ponownie wymieniać dowody osobiste wydane na 10 lat w 2003 roku. W 2001 i 2002 roku wydawane były nowe dowody osobiste, które przyznane zostały na czas określony. Od 2003 roku był to już przymus, dlatego w tym roku jest ich najwięcej. Właśnie mija 10 lat od wydania największej ilości dowodów osobistych, co oznacza, że obecnie do urzędu dostarczanych jest największa liczba wniosków z prośbą o wydanie nowego dowodu tożsamości. Jest trudno tutaj złą wolę przypisywać. Bywa też niechlujstwo, tak? Bywa niechlujstwo na etapie sporządzenia dokumentu. Bywa to, że nie czytamy dokumentów. Urzędnicy apelują, by dokładnie czytać i wypełniać wszystkie ważne dokumenty, które służyć będą do określenia naszej tożsamości. Już nie PO, a PY. Właśnie tymi 2 literami rozpoczynać się będą pierwsze oznaczenia nowych dowodów rejestracyjnych 2 śladów. Pierwsze zmiany już za tydzień. Równo rok temu mieszkańcy Poznania mieli możliwość wyboru. Została przeprowadzona ankieta, w której pytano, jaki wyróżnik powinien znaleźć się na nowych tablicach rejestracyjnych pojazdów 2-śladowych. Do wyboru mieli takie oznaczenia jak PX, PA,
PV oraz PY. Tak naprawdę już rok temu wiedzieliśmy, że wkrótce wszystkie możliwe kombinacje literek i cyferek na tablicach rejestracyjnych motocykli no po prostu się wykończą, już nie będzie możliwe nadawanie nowych numerów. Dlatego zapytaliśmy poznaniaków, co o tym sądzą, na jaką tablicę rejestracyjną chcieliby zmienić dotychczasowe PO. Aż w 63% byli oni zgodni. Wygrał wyróżnik PY. Na pewno wśród innych propozycji pojawiały się też propozycje takie jak PX na przykład. No, mówi się o tym, że poznaniacy zdecydowali, wybrali to, co bliższe poznaniakowi. PY to prawie jak pyra. W głosowaniu, które miało miejsce w lipcu zeszłego roku, udział wzięło aż 9 tysięcy osób. Ja byłem pod wrażeniem tego, ile osób głosowało. To oznacza, że to są problemy bliskie każdemu poznaniakowi. Pewnie aż tylu motocyklistów w Poznaniu nie ma. Myślę, że głosowali też właściciele samochodów albo ludzie, którzy w ogóle nie posiadają prawa jazdy. No widocznie to PY się ludziom spodobało. Póki co jednak na ulicach nie będzie gwałtownej zmiany. Pierwsze rejestracje PY zostaną wydane w sierpniu i dotyczyć będą tylko nowo zarejestrowanych motocykli i skuterów. Poznańscy kierowcy samochodów jeszcze przez najbliższe 10-12 lat nie muszą obawiać się zmian w oznacznikach rejestracji samochodowych. Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w serwisie informacyjnym Raport. Na kolejny zapraszam już jutro, oczywiście o godzinie 19:30. Do zobaczenia.